To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy, zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Drozdowisko to teatr, literatura, piosenka i film. To rozmowy z twórczymi ludźmi. To kulturalne podróże po Polsce i Czechach. To wspomnienia o ludziach kultury i dużo archiwaliów. Drozdowisko to po prostu ja, Teresa Drozda. Dzień dobry, oddaję Wam Drozdowisko numer 33. Nad jego zawartością specjalnie rozwodzić się nie będę. Mam nadzieję, że wszystko wytłumaczy się samo. Natomiast bardzo polecam opis odcinka. Nie tylko tego, ale też wszystkich pozostałych, bo staram się robić te opisy naprawdę starannie, po to, abyście, jeśli coś Was zainteresuje podczas słuchania, mogli łatwo znaleźć rozszerzone informacje na dany temat. Zatem czytajcie opis odcinka. A jeśli coś Was porwie i uznacie, że nie tylko klikiem, ale i blikiem i grosikiem warto Drozdowisko wesprzeć, także w opisie są linki, które przekierują Was w odpowiednie ku temu miejsca. Za każde takie wsparcie bardzo, ale to bardzo dziękuję. No to zaczynamy. To jest Drozdowisko, kolejne Drozdowisko nagrywane w plenerze, ale nie ja będę Wam opowiadała, gdzie jesteśmy. Poproszę o to mojego gościa, którego zaprosiłam do drozdowiskowego mikrofonu. Daniel Wyszogrodzki, witaj, dzień dobry. Witam, dzień dobry. No, jesteśmy na placu Lińskiego, na tytułowym placu z mojej książki. Jest nawet zdjęcie na okładce. Siedzimy przy fontannie w centralnym punkcie. Fontanna trochę chlupie, nie wiem, czy to słychać w tle, ale jeżeli tak, to fajnie. Dookoła mnóstwo zieleniny, kiedyś tego nie było. Zieleniny, czyli po prostu drzewa, krzaki. Bardzo jest tu zielono, tak, czuję się jak w parku. I bardzo mnie to cieszy, bo to bardzo ładnie wygląda. To ja powiem może geograficznie, gdzie my jesteśmy. Plac Leńskiego to jest obecny plac Hallera na warszawskiej Pradze Północ. I wbrew temu, co sądzą o Pradze ludzie z lewobrzeżnej Warszawy albo ludzie przyjezdni, to jest bardzo blisko centrum. Ja wiem, że dla warszawiaków tych prawdziwych to Praga to są dzikie pola. Tymczasem my tutaj już na placu graniczymy z Zoo, a po drugiej stronie Zoo jest Wisła, a po drugiej stronie Wisły jest Stare Miasto. I to było generalnie moje podwórko. Kiedy my się umawialiśmy z dziewczynami po szkole, to ja nie chodziłem z nimi na Bazar Różyckiego, ani do Parku Praskiego, no gdzie tak, można bo było... na bazar to już jest kawał drogi stąd. No to podobnie, ale no, tam na bazarze nie było powiedzmy atrakcji takiej, żeby zabrać dziewczynę. Tam można było pójść z kolegami, poobserwować ten folklor. Tak. I to robiliśmy. Natomiast tutaj właśnie chciałem uzmysłowić to słuchaczom naszym, że jesteśmy tutaj bardzo blisko centrum i tutaj z Placu Leńskiego, z Placu Hallera są bardzo fajne trasy spacerowe. To, co mój dziadek Stanisław w książce nazywał, kiedy byłem mały, małą i wielką pętlą bieszczadzką. Mała polegała na okrążeniu Zoo i ewentualnie Parku Praskiego, a ta wielka pętla, którą ja później stosowałem przez całe dorosłe życie, bo uwielbiałem tamtędy chodzić, to było przejść z placu do Mostu Gdańskiego, na drugą stronę Wisły, Nowe Miasto, Stare Miasto i wrócić Śląsko-Dąbrowskim, spod Świętej Anny do Miśków tutaj, gdzie mamy dzisiaj Katedrę Praską i Szpital Praski, gdzie pracował mój ojciec przez całe życie i wrócić przez Park Praski na Plac Leńskiego. To jak takim ostrym marszem, to właśnie w godzinę to można zrobić, więc to jest fajny spacer, ale myśmy raczej chodzili niespiesznym krokiem. Tak, zresztą wszystkie te historie związane z chodzeniem, ze spacerem, a też z bardzo takim detalicznym opisywaniem tego wszystkiego, co tutaj dookoła się znajdowało. To jest bardzo istotna część tej książki. Znaczy, mam wrażenie, że przywiązywałeś do tego bardzo dużą wagę, żeby to jak najstaranniej odtworzyć, opowiedzieć, pokazać, namalować. Ja ci powiem, że tutaj w takim razie jest pewien paradoks, dlatego że ja z taką opinią, jaką wygłosiłaś teraz, spotkałem się już kilka razy w recenzjach i w ocenach znajomych, którzy książkę czytali. Nie było to w ogóle moją intencją. To znaczy ja nie zamierzałem, nie aspirowałem do tego, żeby być warszawianistą, żeby oddać tu jakiś obraz epoki, miasta i tak dalej. Natomiast opowiadałem historię i chciałem, żeby one się działy, rozgrywały na pewnym określonym tle realistycznym. Na tym mi zależało. W tej książce w ogóle mi bardzo zależało na realizmie tych opisów i tych wspomnień. Natomiast nie było moją intencją pozostawienie jakiegoś portretu Warszawy tamtych lat. To się jakoś stało mimowolnie i się bardzo cieszę. Bo dla mnie to jest wartość dodana, której ja nie do końca byłem świadomy, pisząc tę książkę.
książkę. Ale to jest coś, co zostaje bardzo silnie po lekturze tej książki. Ta książka jest też o tyle ciekawa, że jesteś jej narratorem, Danielem. Jestem w tej uczestniczącym no, ale, narratorem. Ale jesteś Danielem w tej książce, czyli ja jesteś właściwie sobą. Na pierwszej stronie prologu przedstawiam się właściwie z imienia i z nazwiska. I tak już zostaje do końca książki, więc ja siebie nie kamuflowałem. Zakamuflowałem delikatnie, zmieniając troszeczkę tylko ksywki moich przyjaciół, moich kolegów, kumpli, których opisuję. Nie wszystkich, ale przynajmniej tych, z którymi mam do tej pory kontakt. Uważam wręcz, że ja się bardzo obnażam w tej książce, tylko się nie ukrywam, ale wręcz się odsłaniam. No właśnie, no ale to nie jest non-fiction w tym sensie, że to są twoje wspomnienia, tylko jednak rozmawiamy o tej książce jako opowieści i jako powieść jest ona pokazywana, prezentowana, opisywana, czyli kreacja też tam musi być. No jest tam część kreacji, jest to powieść inicjacyjna, oparta na mojej, powiedzmy, autobiografii. Nie było moją intencją ani ambicją pisanie autobiografii, bo niby kim ja jestem, żeby takie rzeczy robić. Natomiast było moją ewidentnie ambicją i intencją spisanie tych wspomnień, bo one są bardzo żywe. Dla mnie jest to przede wszystkim książka o wchodzeniu w życie. Jednak to, co nazwałaś na początku powieścią inicjacyjną, ja się z tym najmocniej identyfikuję. I to, że ja tam jestem jednym z bohaterów, którego zresztą, nie powiem, że go tam gdzieś ukrywam, ale nie próbuję się na pierwszy plan wypychać. Nie wiem, jak to wygląda z punktu widzenia czytelnika obiektywnego, bo ja nie mam już dystansu. Ale oddaję tam często głos kolegom, przyjaciołom, słucham tego, co się wokół mnie dzieje. Natomiast to, że jest to powieść o wchodzeniu w życie, było dla mnie bardzo ważne, a że to jest moje wchodzenie w życie, to dlatego ta powieść jest, no, być może prawdziwa. Dla mnie najciekawsze właściwie chyba w tej książce są dwie rzeczy, czy dwa wątki. Po pierwsze, byłam zaskoczona, zdziwiona, poruszona właśnie tą detalicznością twojej pamięci. To, jak cytujesz jakąś gwarę tutaj, jak opowiadasz o... Git ludziach. Tak, właśnie. I jak ich cytujesz, jak pamiętasz wszystkie ich zwyczaje. No odzywki, to, tak. To... Jest to zapis dokumentalny z mojej pamięci i ja rzeczywiście mam, można powiedzieć, no, bardzo ostrą pamięć tamtego okresu. Ja to pamiętam wszystko, jakby to było wczoraj. To rzeczywiście ten okres jest u mnie bardzo żywo zapisany i tutaj kolejny paradoks, bo ja na przykład nie mam aż tak dokładnej pamięci, powiedzmy, następnego okresu, czyli licealnego, szkoły średniej. To ja bardziej pamiętam, co ja czytałem w szkole średniej, niż to, co ja robiłem, ponieważ to był taki okres, kiedy ja już się właśnie namiętnie oddawałem lekturom, często chodziłem na wagary. Mam teorię, że miałem jakiś taki okres depresji młodzieńczej, no ale kto jej nie miał. Natomiast ta podstawówka była tak niezwykle żywa i ja tutaj posiłkowałem się właściwie wyłącznie pamięcią. Natomiast odzywał się we mnie oczywiście warsztat dziennikarski i de facto autora non-fiction, bo takim byłem przez całe życie do tej pory. I ja wiele rzeczy w tej książce sprawdzałem, ale to ci od razu powiem, jakie to były rzeczy. Na przykład bardzo uważnie sprawdzałem, kiedy były grane jakie filmy w Polsce. I to jest pewien kłopot, ponieważ wszędzie w materiałach masz podane daty premier zagranicznych, a to czasami było tak, że film amerykański trafiał do Polski po miesiącu, a czasami po 5 latach. Więc to... I tutaj bardzo mi zależało na tym, żeby ta książka była wiarygodna. Ja wiem, że tego nikt nie będzie sprawdzał po mnie. Mnie na tym zależało, żeby właśnie na wiarygodności tej książki. Kiedy piszę, że byliśmy z ojcem na jakimś tam westernie w kinie Sawa, to ja stawałem na głowie, znalazłem jakichś facetów, naukowców młodych w Łodzi, którzy przygotowują w ogóle taki całą bazę danych na ten temat i tam jakoś z nimi to konsultowałem. Tu się odzywało we mnie non-fiction, oczywiście. Super. I tutaj pod tym względem, natomiast absolutna większość tej książki to po prostu zapis pamięci. Ja pamiętam sytuację, ja pamiętam pewne anegdoty. Oczywiście, że ja... Ale pisałeś jakiś dziennik? Pisałeś jakiś pamiętnik? Nie, nic. Się kręcę. A natomiast no, dialogi oczywiście są wymyślane. Znaczy, oczywiście też jakieś tam strzępy dialogów się pamięta, ale to trzeba było rozpisać i tutaj właśnie ten element powieściowy stawał się dla mnie nadrzędny, żeby ta narracja miała taki charakter powieściowy, zgodnie z zasadami powieści. Tam są pewne kondensacje. Tam tutaj kilka osób mi mówiło o tej scenie, kiedy ja rozmawiam z przyjaciółką mamy przy jej grobie na cmentarzu. No, ja z tą przyjaciółką mamy wielokrotnie rozmawiałem, ale to oczywiście no, nie jest to dziennik, nie jest to zapis rzeczywistości, bo byłby nudny i to tutaj wymagało pewnych właśnie konstrukcji powieściowych. Tak, no to tam jest kilka takich, powiedziałabym, scen rzeczywiście już bardzo powieściowych, łącznie ze sceną finałową, której no nie zdradzajmy. Naturalnie nie zdradzimy, oczywiście. Ale fajny finał, co? Tak, ale chyba wiesz co, właśnie w tym finale chyba po raz pierwszy poczułam tę powieściowość. Dobra, no trochę jednak pokolorował to wszystko. No to jak tylko się zorientowałaś, że to jest powieść, to się od razu skończyło, tak? Trochę tak, ale powiem ci, co było dla mnie najbardziej fascynujące w tej książce,
To jest wszystko to, co piszesz o muzyce i o tym waszym odkrywaniu, wspólnym odkrywaniu muzyki. Słuchaniu płyt, to co piszesz o Grechucie, to co piszesz o Niemenie, to co potem piszesz o zagranicznych zespołach, które zaczynają się w tej waszej przestrzeni życiowej pojawiać, jak zaczynacie się nimi fascynować, jak zaczynacie słuchać radia, nagrywać z tego radia na taśmy muzykę i tak dalej, i tak dalej. I wiele razy się tam pojawia takie stwierdzenie, sformułowanie, refleksja, że ale w czym oni są lepsi od Grechuty czy od Niemena? To, że potrafiłeś odtworzyć jakby to swoje pierwsze zafascynowanie, wrażenia, które miałeś po tych pierwszych wysłuchaniach tej muzyki, to było dla mnie, muszę powiedzieć, najbardziej interesujące z całej tej historii i opowieści. No to ciekawe, bo zwykle moje rozmówczynie, kobiety, dotykają tych wątków osobistych. Sierotka, babcia, mama i tak dalej. Natomiast właśnie koledzy dziennikarze pytają mnie o te płytowe historie, odkrywanie muzyki. W tym odkrywaniu była ogromna z naszej strony determinacja mojej, przyjaciół, moich kolegów. Jak się okazało, po latach z mojej największa, bo jakby przy tym wytrwałem, to wynikało z pewnej deprywacji. W moim przypadku podwójny, ponieważ w domu było cicho, nie było radia, była wieczna żałoba i tak dalej. Mi brakowało tej muzyki bardzo, słyszałem ją poza domem i chciałem jej słuchać więcej. A druga sprawa to był PRL i brak dostępu do płyt, do muzyki, którą fascynował się cały świat. No oczywiście wtedy porównywaliśmy sobie, no w czym, czy taki Niemen na przykład, gdyby był w Ameryce, to by nie był wielką gwiazdą. Rozmawialiśmy o takich rzeczach, bo my chcieliśmy wierzyć w to, że nasi artyści są nie gorsi. Oczywiście były takie zespoły jak Breakout, o którym ja piszę, który generalnie grał brytyjskiego bluesa, więc to może nie było oryginalne, ale było też jakieś tam nasze polskie. Było oryginalne w jakimś tam aspekcie, prawda? W tekstach, Bogdan Lebl. Natomiast Grechuta był takim dla mnie takim moim mistrzem, przewodnikiem przez tą najbardziej polską muzykę, jaką jest poezja śpiewana, bo to jest taki gener, taki gatunek, który jest stricte polski. Ja jestem z niego bardzo dumny. Natomiast ja też tutaj bardzo się uważałem na to, żeby nie było, żeby tam się nie nazywał krytyk muzyczny, którym się potem, znaczy recenzent powiedzmy, no dziennikarz muzyczny, którym jestem do tej pory. Bardzo mi zależało na tym, żeby to były takie młodzieńcze olśnienia. I tutaj się muszę przyznać, że pewne rzeczy pisałem z bólem. Bo na przykład, kiedy sobie przypomnę moją fascynację grupą Pink Floyd i płytą Atom Heart Mother, no to ja uważam w tej chwili, że to jest okropna płyta, że totalny przerost formy nad treścią. Nie słyszałem jej właściwie nie słuchałem jej od liceum, ale mam sąsiada, który się tym ma dużo lepszą kolekcję ode mnie klasycznego rocka, tam na wsi, gdzie mieszkam, i pisząc tę książkę pożyczyłem sobie od niego płytę. Na przykład cały Pink Floyd przesłuchałem, po raz pierwszy chyba od liceum. I to jest coś, pod czym ja bym się dzisiaj absolutnie nie podpisał, natomiast wtedy nam szczęka opadała. Tam jest jakiś taki element może lekkiej ironii przemycony, kiedy ja piszę o tych dziennikarzach muzycznych, o radiowcach, którzy podniesali się, kiedy utwory były dłuższe niż 10 minut. No ja do dzisiaj, że tak powiem, no jest to opinia dziecięca, ale myśmy byli dziecinni wtedy. No nie jest coś dobre, tak, dlatego, no, że jest długie. Czas, tak. Cały czas trzeba pamiętać o tym, że narrator, bohater Placu Leńskiego ma maksymalnie 14 lat. W finałowym momencie książki ma 14 lat. Tak. Towarzyszymy mu jako 10, 12, 13-latkowi. A właściwie zaczynamy, kiedy jest jeszcze młodszy. Ja starałem się otworzyć właśnie zachwyty tamtego dzieciaka. Ja je pamiętałem. Ja się ich absolutnie nie wstydzę, bo to była moja droga rozwojowa, wyboista z powodu właśnie pewnych ograniczeń. Bardzo dumny jestem z systemu mojego wypożyczalni płytowej na Mariensztacie, który sam opanowałem, opracowałem. To, że ja kupowałem co tydzień płytę, słuchałem przez tydzień, sprzedawałem, kupowałem następną. To są wszystko fakty autentyczne. Natomiast tą muzyką to było też tak, że myśmy się ją wymieniali, że były to magnetofony, że ja tutaj tędy biegałem, tu wypadałem z filarów, biegłem tam do cęcika z tym magnetofonem strasznie ciężkim. Tutaj już nawet te okoliczne zakapiory mi tam machały i mówiły cześć, bo wiedziały, że ja tam biegam, entuzjasta. To jeszcze było właściwie przed okresem licealnym, no jest to przed okresem licealnym, kiedy zaczęliśmy chodzić na koncerty. Natomiast dla mnie bardzo takim kształtującym doświadczeniem był ten festiwal Jazz Jamboree, który opisuję. Ja bardzo wcześnie znalazłem się. Ja myślę, że naprawdę mogłem być najmłodszym słuchaczem Jazz Jamboree w 1973 roku w sali kongresowej. Opisałem dokładnie, jak to wyglądało, z tymi wszystkimi problemami, z tym, że babcia mi skonfiskowała karnet, jak wróciłem o drugiej w nocy. Ja też nie wiedziałem, że ja wrócę o drugiej w nocy, bo ja nic nie wiedziałem. Ja nie wiedziałem, czym to się je ten jazz, ja po prostu byłem olśniony. I ja piszę o tym, że kompletnie nic z tego nie rozumiałem, ale byłem zachwycony. No. I tak było.
I jak gdzieś z tym jazzem jestem dalej blisko cały czas. No teraz 50 lat później jestem współpracownikiem magazynu Jazz Forum od dawna, więc, no więc jakoś to też w tym wytrwałem. I te fascynacje muzyczne... Ja myślę, że deprywacja jest czymś, co niesłychanie motywuje, ale oczywiście trafiło to na podatny grunt, no bo to jednak ja, kiedy na tej koloniach gdzieś tam byłem nad Balatonem, no i tam grali te pocztówki dźwiękowe z dwiema piosenkami Beatlesów, to ja tam po prostu myślałem, że niczego piękniejszego w życiu nie przeżyłem do tej pory. No. Więc gdzieś to tam coś tam we mnie otwierało. No. Dla mnie to był najbardziej, rzeczywiście chyba najbardziej fascynujący moment w tej książce, część właściwie, no bo ta muzyka, kiedy się już pojawia, to ona tam po prostu cały czas jest. No i jest tam też przepiękna scena, ale to ją możemy, mam nadzieję, przywołać, kiedy odkrywasz Beatlesów i postanawiasz pójść do wielkiej księgarni, która jest dokładnie naprzeciwko twojego domu. No siedzimy przed nią domu. Tutaj, siedzimy, tak. No nie ma tutaj ogromna teraz księgarni, była, tak, ogromna księgarnia. I kiedy wchodzisz do tej księgarni, podchodisz do lady i pytasz panią: dzień dobry, czy są Beatlesi? Tak, to jest jeden z moich ulubionych dialogów, powiem szczerze. Dzień dobry, czy są płyty The Beatles? Zapytałem. Nie ma. Dzień dobry, nie ma, odpowiedziała pani, tak. No to była esencja tej naszej takiej młodości, gdzie myśmy odbijali jak muchy od szyby, patrząc na to słoneczko gdzieś tam na horyzoncie. Ale dawaliśmy radę. Tutaj jeszcze jedna bardzo ważna, bardzo istotna rzecz, która... Pisząc tę książkę, wymyśliłem sobie czerwoną żarówkę, która miała mi się zapalać nad głową, ile razy zaczyna przenikać do tekstu mądrość, czy inny rodzaj głupoty, jak to zwał, tak go zwał, człowieka dorosłego, dystans. Bardzo tego unikałem. Ja wiem, że jest wiele książek o PRL-u, ale właściwie z tego, co mi wiadomo, to są wszystkie pisane z punktu widzenia dorosłego człowieka, nieliczne może nie. I mnie zależało, to nie jest książka o PRL-u, to jest książka o dzieciństwie. Natomiast dzieciństwie w PRL-u, w Warszawie, na Pradze i nie tylko, ale zależało mi na tym, żeby to nie przenikało. I tutaj było właśnie to szczególnie trudne, bo tam jest element polityki, który się pojawia przy moim wyjeździe do Moskwy. Bardzo ważny, otwierający mi oczy, kiedy rozmawiam o systemie komunistycznym, socjalistycznym, radzieckim i tak dalej, z przyjacielem mojego ojca, bo mój ojciec ze mną o tym nie rozmawiał. Ponieważ on uważał, że jestem za mały, za głupi, pójdę do szkoły, naopowiadam, a będzie miał kłopoty. Nie ufał mi. Potem już tak. Natomiast tutaj właśnie przy muzyce ja się musiałem powstrzymywać od takiego, od dzisiejszych swoich opinii, o tym, czego mi wtedy słuchali. A z drugiej strony jest jakiś taki zdrowy triumfalizm, że gdzieś tam przy tym Grechucie zostałem, że po latach właściwie przygotowałem dzieła zebrane Grechuty do wydania. No więc jakoś te młodzieńcze pasje tak, we mnie ożyły. Tak, to taki pomnik muzyczny właściwie, jeden z niewielu, jakie w ogóle w Polsce się ukazały. Ale to też dlatego, że byłem w stanie to zrobić, dlatego że śledziłem rosy tego artysty, sztukę jego i wiedziałem, jak to zrobić. I współpracowałem z nim przy tym jeszcze. No i zostały we mnie te rzeczy. Tam jest taki też mały, pojawia się taki wątek zasygnalizowany, że ja bym chciał, tak jak ten Pete Seeger, tam ta widownia, to Carnegie Hall, nie wiedziałem, gdzie to jest w ogóle. Ja nie mogłem, mnie zafascynowało to, że jeden człowiek gra na gitarze, a cała publiczność z nim śpiewa. Cała ja śpiewa. Zamarzyłem wtedy, żeby się znaleźć w takim miejscu wśród tej publiczności. No i co? Spełniło się to marzenie? No ja to był tak naprawdę główny powód, dla którego ja w pewnym momencie pojechałem do Stanów, bo nie pojechałem tam za pieniędzmi, nie miałem tego w ogóle w głowie. Ja pojechałem do Stanów, bo chciałem się muzyką nacieszyć. No wiadomo, generał załatwił mi dziekankę, więc to mi się później fajnie poukładało, że ten stan wojenny przeżyłem tam, a nie tu, bo nie traciłem czasu. Tylko właśnie chodziłem na koncerty. I na koncertach Pete'a Seegera, którego zresztą poznałem osobiście, byłem wielokrotnie. Ja wśród tej publiczności znalazłem się w Carnegie Hall i na koncertach na powietrzu, na rzece Hudson wiele, wiele, wiele razy. No gdzieś tam w tych swoich młodzieńczych fascynacjach wytrwałem. Tak, ale to też jest strasznie fajne w tej książce, że ta lampka, pilnowałeś, żeby ona się, kiedy ona się zaświecała, żebyś dorosły się tam nie pojawił, ponieważ nie dajesz nam nawet na pół sekundy w czasie czytania tego Placu Leńskiego odczuć, że to się rzeczywiście spełniło, że potem zobaczyłeś tego Pete'a Seegera w Carnegie Hall na przykład, czy gdziekolwiek indziej, że śpiewałeś razem z tą publicznością. Mm-hmm. Tego w tej książce w ogóle nie ma. No bo nie mogłem tego wiedzieć w 1974. No nie mogłeś, ale takie zabiegi są stosowane, tak? Mogłeś wyskoczyć z tego siebie. Ale to były inne założenia. Tak. Ej, zrobiłem to jednak, udało mi się to spełnić. Teraz ci to mogę powiedzieć w wywiadzie. Dzięki temu. No, dzięki temu. I to jest postscriptum do książki i takie wywiady są też najlepsze. Natomiast ta historia jednak w tej księgarni z tymi Beatlesami też mi otworzyła z kolei taką klapeczkę. Mój tata mi opowiadał. Był studentem, biednym studentem, ponieważ jego rodzice także umarli
bardzo wcześnie, więc żywił się tylko stypendium, które dostawał. To ja teraz jednak przerwę ten swój wywód i głos oddam bohaterowi tej opowieści, bo nikt lepiej tego nie opowie niż mój tata, którego witam w Drozdowisku, Jerzy Drozda. Dzień dobry. Dzień dobry, córeczko. A o czym mam opowiedzieć? O tym, jak kupowałeś zawiniętą w papier płytę w księgarni, kiedy byłeś studentem. Och, to moja ulubiona opowieść. Więc czy mam od zarania dziejów, czy tylko krótko? Tak od zarania dziejów, ale nie za długo. No dobrze. No więc jak chodziłem do szkoły Politechnika Wrocławska, to miałem taką marszrutę zawsze po zajęciach. Zajęcia się kończyły mniej więcej godzina 13-14. Wtedy zawsze siadałem w tramwaj na Placu Grunwaldzkim i tramwajem jechałem na rynek wrocławski, gdzie się znajdował sklep muzyczny, w którym można było kupić oprócz płyt, które się ukazywały polskie i te mnie bardzo interesowały, ale również tam był komis płytowy, w którym można było nabywać płyty, tak zwane płyty z zachodu, czyli płyty no, horrendalnie drogie. No powiem, że powiedzmy, jak ja miałem wówczas o 500 czy 600 zł stypendium, to taka płyta kosztowała 1000-1200 zł, więc no to były takie pieniądze. Oczywiście ta cena była taka, bo ludzie za te pieniądze kupowali płyty. No ale ja chodziłem przynajmniej popatrzeć na okładki. Fakt, że zdarzało się również to, że w tej konkretnej księgarni muzycznej były również sprzedawane płyty trochę taniej, ponieważ akurat ta jedna księgarnia miała limit, że płyta nie mogła być droższa niż 300 zł. I tam czasem się zdarzało, że ktoś przywiózł, nie wiedział co zrobić, nie handlował płytami, a dostał od kogoś prezencie i można było wtedy w tej cenie 300 zł nabyć rzeczywiście bardzo fajną, to wymarzoną płytę. Do tej księgarni chadzałem prawie co dzień. Potem oczywiście objeżdżałem jeszcze kilka innych księgarni, ale już o tym nie będę opowiadał. W każdym razie w tej w rynku bywałem niemal codziennie. Witałem się z panią, która tam stała za ladą. Nie znaliśmy się kompletnie. Ja ją znałem, no bo pamiętam... Stała za ladą? Stała za ladą, tak. To była pani za ladą w księgarni muzycznej. I pewnego... Ale okej, poczekaj, tak. To tylko mi powiedz, jak tam przychodziłeś, to co, pytałeś o jakieś konkretne tytuły, czy to tylko znaczy... po prostu chodziłeś i patrzyłeś, zagajałeś, rozmawiałeś? Z panią nie zamieniłem praktycznie ani jednego słowa, no chyba, że kupowałem jakąś płytę. Nie musiałem szukać żadnych płyt, bo tak naprawdę wszystkie płyty, które wówczas się ukazywały w księgarniach muzycznych, czyli generalnie płyty polskich nagrań, lub też płyty importowane, ale z krajów socjalistycznych, czyli głównie z Suprafonu, czy z Amigi NRD-owskiej. Albo z Melodii, z rosyjskiej? Albo rosyjskiej Melodii. Z tym, że Melodia wówczas w zasadzie wydawała głównie płyty z muzyką klasyczną i tam można było muzykę klasyczną kupić. Natomiast i Suprafon, i Amiga czasem tłoczyły i wydawały płyty jazzowe z zachodnich muzyków i tam można było je kupić czasem. Ale to codziennie ciekawość mnie pchała, czy a nuż coś dzisiaj nowego przyszło. I pewnego razu wchodzę do tej księgarni. Oczywiście jak zwykle przeglądam ladę. Może była jeszcze jakaś jedna osoba. I raptem moja pani wypisuje paragon do kasy na zapłacenie i wypisuje kwotę 180 zł. O nic jej nie prosiłem. Ona mi daje po prostu ten paragon, więc ja już widzę kwotę 180 zł, więc wiem, że to będzie płyta zachodnia, która została ściągnięta do Polski i tam w minimalnych ilościach po księgarniach rozprowadzona. Więc z biciem serca wielkim oczywiście biorę ten paragon, cały czerwony, patrzę pani w oczy. Ona Buster Keaton, idę do kasy, płacę, dostaję pieczątkę, wracam z paragonem, że opłacone, daję pani, bo wówczas pani wyciąga zapakowaną w szary papier płytę i mi ją podaje. Ja mówię bardzo dziękuję i wychodzę z księgarni. Dopiero już w drugiej, trzeciej bramie staję, otwieram i była to płyta Abbey Road Beatlesów, która była no, nie do osiągnięcia normalnie w sklepie. Pani widać, nie wiem, czy mnie w jakiś sposób polubiła, czy chciała docenić to, że ja się aż tak bardzo tym wszystkim interesuję i tak bardzo chcę, a może wiedziała, że no, nie szastam na prawo i lewo pieniędzmi, więc no, byłem bardzo wzruszony. Oczywiście na drugi dzień do pani z kwiatkami poszedłem.
pani się tylko uśmiechnęła. Też dalej nie wymienialiśmy w ogóle żadnych zdań, w ogóle na ten temat nie rozmawialiśmy. I tak stałem się posiadaczem Abbey Road u Beatlesów. Ale to była edycja supraponowska? Nie, to była oryginalna? To było oryginalne wydanie, angielska płyta oryginalna. Mam ją zresztą do dzisiaj. Tyle mój tata, a teraz wracamy do rozmowy z Danielem Wyszogrodzkim. Wiesz co, ale to teraz ci mogę powiedzieć jedną rzecz, że ja mam identyczne przeżycie ze sobą. Nie wydałem na to pół stypendium, natomiast i to już jest poza moją książką, bo to są czasy licealne. To mi się bardzo podoba, co powiedziałaś, aż byłem wzruszony słuchając, bo ja zobaczyłem siebie, jak zrywam papier z płyty, żeby zobaczyć, co kupiłem. Znaczy, dokładnie to samo przeżyłem. Ale to cudowne, bo były takie panie, tak, panie tak, po prostu, które ja, to rozumiały. Ja byłem to zmorą, ale taką sympatyczną zmorą wszystkich ośrodków tych kulturalnych w Warszawie. Bo płyty się kupowało w środku nerdowskim, w czeskim, suprafonu, węgierskim, jakieś te nawet Omegia, tam były też czasami licencyjne. I ja przeżyłem coś podobnego. Poszedłem do znajomej mi pani w ośrodku czeskim na ulicy Świętokrzyskiej i ona popatrzyła... Na Świętokrzyskiej czy na Marszałkowskiej? Czeski na Marszałkowskiej. Czeski był moim zdaniem na Marszałkowskiej, ale nerdowski. Też nie wiem, czy od samego początku. Czyli nerdowski na tak. Świętokrzyskiej. Teraz widzisz, to mnie teraz zaskoczyłaś. Węgierski był na Marszałkowskiej na pewno. Na pewno czeski był na Marszałkowskiej, Marszałkowskiej przez długie tak, lata. Tak, tak. Czyli nerdowski był tutaj. W każdym razie ja byłem w czeskim ośrodku i pani spojrzała mi głęboko w oczy, zamknęła powieki, wyjęła płytę spod lady. Płyta była identycznie. Możesz pozdrowić... Tatę? Pozdrawiam cię, tatulku, no. Bo tata słucha wszystkich podcastów. To ja serdecznie pozdrawiam pana tatę, bo miałem dokładnie takie samo przeżycie i poszedłem do kasy, zapłaciłem, to też nie było mało, bo to była dwukrotna wartość płyty. Dostałem jakiś gruby album w papierze, wyszedłem z tego sklepu, pobiegłem za róg, żeby nie robić tego ostentacyjnie, zerwałem ten papier i przeczytałem Czerna Galaxy. I to był suprafonu dwupłytowy album z nagraniami wytwórni Motown. Czyli The Supremes, Temptations, James Brown. Nie było to moim marzeniem w owym czasie, bo ja tej muzyki nie znałem. Muzyka czarna do Polski nie przenikała. Albo minimalnie. My wychowywaliśmy się wtedy na tym, co się potem już nazywało, właściwie już wtedy nazywało się trójką, ale tam królował rock progresywny. Tam właściwie słuchało się tylko brytoli. I jeżeli ta trójka wtedy tak kształtowała mocno gust naszego pokolenia, to widać i dzisiaj, że my jesteśmy zakochani, mówię o moim pokoleniu, zasłuchani w Pink Floydach, Zeppelinach, Purplach, a nie znamy Marvina Gaye, słabo znamy Dylana albo wcale, nie znamy amerykańskich zespołów, tych wielkich, Grateful Dead, The Band i tak dalej. A ja potem dzięki temu, że byłem w Stanach, dzięki temu, że przez ten nurt singer-songwriter, bo tutaj tu się zrobiła też ciekawa rzecz, taka już wybiegając poza książkę, jeżeli pozwolisz, krótką dygresję. Z rozkoszą. Moje dwie pasje dzieciństwa to była muzyka, no i jednak literatura, bo ja czytałem dużo. Czytałem poezję, miałem tą aferę ze Szekspirem w podstawówce. To tak rzeczywiście się zdarzyło. I ja odkryłem coś dla siebie niezwykłego, mianowicie, że te dwie dziedziny się stykają właśnie na polu poezji śpiewanej. Demarczyk, Grochuta, Leszek, Długosz, potem, ale wtedy jeszcze chyba Długosza nie znałem. Więc to też jakoś tam przetrwało. Natomiast tutaj był ten styk i to mnie doprowadziło dosyć szybko z czasem, ale nie w tych latach podstawówki, tylko licealnych. Odkryłem nurt singer-songwriter, czyli Bob Dylan, Leonard Cohen, Simon i Garfunkel na początku, potem Paul Simon. I zaczęło mi to bardzo interesować. Ja tutaj wracałem do tego, do mieszkania, gdzie siedzimy. Nawet jakieś, pod jego oknami. Pod oknami. Tak, jakieś tam, jakieś tam soboty były, jakieś były prywatki szkolne i tak dalej. A ja biegłem do domu, siedziałem ze słownikiem Kościuszki i sobie odszyfrowywałem te teksty. To stało się moją absolutną pasją, więc ja też tłumaczem zostałem jakby tak trochę też... Musiałeś, mimochodem. Musiałem. I to też jakoś nawet mi zostało. Właściwie zrobiłem z tego zawód. Mój podstawowy obecnie, czy od dawna. I po latach doprowadziło mnie to do kolejnej formy, gdzie tekst się łączy z muzyką, tylko już w wielkiej oprawie scenicznej, czyli do musicalu. Czego wtedy nie przeczuwałem. Ale ta poezja śpiewana i ten nurt singer-songwriter, to, że ja się zafascynowałem gdzieś tam w liceum Dylanem, a później 50 lat później on dostał Nagrodę Nobla Literacką. No gdzieś to we mnie cały czas było i wielka gotowość, a na to wszystko niestety nakładała się moja fatalna zupełnie edukacja, która była komedią omyłek, ale komedią kompletnie nieśmieszną, ponieważ ja byłem w matematycznej klasie w liceum, matematyczno-fizycznej. Maturę zrobiłem biologiczną. Wylądowałem na Akademii Medycznej, z której uciekłem po 2 latach. No i tak, skończyłem, bo tata był lekarzem, tak? I skończyłem, czyli to jakaś tam naturalna były szantaże droga rodzinne trochę. Pewne, tak. Ja byłem za słaby po prostu.
Jednak to moje ego było dosyć mocno represjonowane przez silne osobowości wokół mnie, zwłaszcza przez babcię. Ja właściwie wszystko robiłem trochę tam cichcem, trochę tam jakoś trzeba było kombinować, żeby no, mówiło się babci, że będę tam u kolegi, jadę z rowerem na jego podwórko, a myśmy tym rowerem jeździli gdzieś tam na Kępę Potocką i tak dalej. No nie przyznawałem się, to takie były niewinne pierwsze kłamstewka, bo łatwiej było skłamać niż powiedzieć prawdę, bo by była afera zaraz. No i gdzieś to tak właśnie tu wyglądało, że ja wykonuję w tej chwili zawody, w których jestem kompletnym samoukiem. Bo kilka tych zawodów. No i gdzieś tam to wszystko się jednak te pasje zwyciężyły. Kiedy spotykam się z młodzieżą, a zdarzało mi się, nawet moje córki były w szkole, ja im mówiłem, idźcie za pasją, bo to was dokądś zaprowadzi. No, jeżeli kompromisy spowodują być może to, że nasze życie będzie bezpieczne, czy jakieś tam w miarę przewidywalne, ale może nie do końca satysfakcjonujące. Tutaj do tego mieszkania, pod którym siedzimy, przyszedł mój przyjaciel z psychologii, mój kolega. I tak zobaczył, popatrzył na moje biurko, to jakieś płyty do recenzji, tutaj jakieś tam, jakaś prasa tutaj coś pisze, tutaj coś tam. Ja tak popatrzył, podrapał się w głowę i mówi, Boże, jak ja bym tak chciał jak ty, no tylko, że ja muszę mieć tą pewność. Ja powiedziałem, o kochany, zapomnij, jak musisz mieć pewność, to nie będziesz miał nic tak jak ja. Bo ja, nie dość, że ja nie mam pewności w moim zawodzie, ja nie chcę mieć pewności. Mnie by to dołowało, gdybym ja wiedział, co ja będę robił za rok czy dwa. Ja chcę być zaskakiwany. I gdzieś to się wszystko kształtowało właśnie w tamtych latach. I trochę tak, no i trochę o tym jest ta książka i tutaj wracamy do tej inicjacji. Mhm. No ale oczywiście musi paść pytanie, pewnie już padało, o ciąg dalszy. To znaczy o to, jak się poczułeś w powieści i o to, czy będziesz chciał opisywać to w taki sposób dalej. Więc powiem szczerze, że nie. To pytanie pada. Nie wiem, czy będzie zachwycona tą odpowiedzią szefowa mojego wydawnictwa, chociaż jeszcze mnie nie pytała, czy ja zamierzam kontynuować. No, rozumiem, że gdyby to był bestseller, a chyba nic na to nie wskazuje jednak, to byłaby wymagana kontynuacja. Ja piszę w tej chwili kolejną książkę, kompletną fikcję. Moja książka, nad którą teraz pracuję, się dzieje w całości na Sycylii i nie ma nic wspólnego z moim życiem. Tak jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, ja nie miałem w planie pisania autobiografii. Inna mi przyświecała intencja. To miała być książka o wchodzeniu w życie, to miała być powieść inicjacyjna. O tym, czym jest dzieciństwo, co może oczywiście na nas wpłynąć. Tak, żadnego dzieciństwa nie znam lepiej niż swojego i je zapisałem tak, jak to było. Plus, minus, no, bardziej plus. Teraz piszę książkę, którą odłożyłem, bo musiałem przetłumaczyć musica, który odłożyłem, bo musiałem zająć się promocją Placu Leńskiego i od tamtej pory nie robię nic innego, ale chcę do niej wrócić, zwłaszcza zimą. I to jest taka już zupełna fikcja i to jest taki mój mały eskapizm pandemiczny, bo ja właśnie się przenosiłem myślami na tą południowe wybrzeże Sycylii. Mój bohater jest tam samotnym mężczyzną, którego odwiedza kobieta z przeszłości. Właściwie to ja do tej pory nie wiem, po co tam przyjechała, a on już na pewno nie wie. No ale to się okaże, to się wyda. Mam nadzieję. I chcę chętnie do tej książki wrócę. Mam też w planie kolejną książkę, która już będzie taką bardziej rozbudowaną powieścią w trzech częściach. Mam już ją właściwie trochę wymyśloną i specjalnie piszę teraz coś takiego pośredniego właśnie, żeby odejść od autobiografii, od siebie, żeby już przestać pisać o sobie, bo teraz wszyscy piszą o sobie. No ja też się włączyłem w ten trend, mocno krytykowany. Tutaj okolicznością łagodzącą jest to, że piszę o sobie jako o dziecku. I mam teraz tego typu plany. Ale to znaczy, że co, że odchodzisz od tego pisania non-fiction, od tego opisywania różnych zjawisk kultury? Bo pytam o to dlatego, że takich książek cały czas brakuje. Tych, które rejestrują trochę tę kulturę, patrzą na nią trochę z lotu ptaka, trochę próbują też w taki sposób antropologiczny do tego wszystkiego podejść i to jest piekielnie ważne. Ja pisywałem bardziej może powiedzmy tutaj o jakiejś tam socjologii kultury w tym kontekście. No nie jestem muzykologiem, pisałem dużo o muzyce, ale właśnie w kontekście ruchów społecznych i tak dalej. Ja tego rzeczywiście robię coraz mniej takich rzeczy. Odchodzę trochę od tego dziennikarstwa muzycznego, bo już mam tyle lat, ile mam i chciałem się zająć czymś właśnie. Ja zawsze marzyłem o tym, żeby pisać książki, wreszcie to mogę robić. Ale też mam taką świadomość tego, że to wszystko, że nasza działalność dziennikarska ulega rozproszeniu. Mhm. Wydanie teraz tego w postaci książkowej, bo nawet były jakieś takie rozmowy z wydawcą, który mówi, pozbieraj te wszystkie swoje rzeczy, wywiady, artykuły. Moim zdaniem nie miałoby sensu. To już bardziej strona internetowa prędzej, czy coś z tymi rzeczami. No dobrze, można spróbować albo zrobić tylko samego e-booka, a nie książkę papierową. No, ale można. To dalej jest praca, którą trzeba wykonać. Trzeba wykonać, to jest duża praca redakcyjna. Ja bym wolał iść do przodu, niż patrzeć do tyłu, niż zajmować się tym, co kiedyś było. Czyli to musi zrobić ktoś za ciebie. Okej. Nie wiem, czy aż tak. Nie wiem, czy warto. Jednak te rzeczy były bardzo ulotne. Wiesz co, no ja patrzę na to z innej trochę perspektywy. Patrzę na to na przykład w taki sposób, że w Czechach
Czechy to jest to moje drugie miejsce, mój drugi dom. Jest taki pan, dziennikarz muzyczny, nazywa się Jiří Černý, ma ponad 80 lat, pracuje od lat 50. w radiu, ale też od tych lat 50. pisze o muzyce. I pisał o tej współczesnej muzyce europejskiej i światowej, bardzo dużo o czeskiej, sporo o polskiej, bardzo dużo o zagranicznej. I kilka lat temu pewne wydawnictwo postanowiło zebrać te jego tekściki, artykuły porozpraszane właśnie po najróżniejszych pismach muzycznych, do których on pisał. Wyszło z tego, uwaga, 5 tomów, powstaje 6, który ma już zbierać ten XXI wiek, bo one się kończą w roku 1999, tych 5 tomów. I powiem ci, że ja przyglądam się tym książkom. Po pierwsze, widać, jaki to jest ogromny dorobek. A po drugie, to jest trochę to, co ty piszesz w Placu Lańskiego o tym, jak słuchałeś po raz pierwszy tego Grechuty, tego Niemena, tych Floydów. Ponieważ to są artykuły z tamtego czasu, kiedy on też tego słuchał po raz pierwszy. To jest coś absolutnie bezcennego z punktu widzenia badacza. No dobrze, zgadzam się. Ale przepraszam, zimny prysznic. Czy ktoś to czyta? Czy ktoś to kupuje? Czy kogoś to interesuje? No, ja to kupiłam. W Czechach, ale w Czechach? No skoro wychodzi, to chyba też muszą być jacyś ludzie, którzy po to sięgają, no bo te książki wyszły. 5 wielkich, tłustych tomów. No właśnie. I ma powstać 6. O tym panu dziennikarzu muzycznym powstały już 3 albo 4 filmy dokumentalne. On jest absolutną legendą. A czy to też nie jest tak, że Czesi mają większą estymę dla takich postaci, dla takiej twórczości? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast powiem ci, że przyglądam się temu Černému i niesamowicie chciałabym znaleźć wydawcę, który miałby ochotę przynajmniej te jego polskie artykuły zrobić wybór. I przynajmniej to, co on pisał o tych polskich wykonawcach, o Katarzynie Gertner, o Maryli Rodowicz, o Niemenie, o Niebiesko-Czarnych, w ogóle o tym polskim roku, o latach 60., 70., ale też 80. A ty mogłabyś to przetłumaczyć? Tak, ja bym to mogła przetłumaczyć. No to, a szukasz wydawcy? Czy tak. Można by kogoś znaleźć? No, tak? Ale boję się, że właśnie jak ja przyjdę z czymś takim, to powiedzą nie, ale kogo to będzie interesowało? No, tak, ale jest to nieznana postać u nas. No oczywiście, ale każdy jest nieznany. Mhm. Każdy czeski pisarz, który pojawia się na polskim rynku i nie jest Hrabalem czy Skvoreckim, jest nieznany. No, ale Skvorecki też kiedyś był nieznany, a teraz no właśnie. Tak. No ale to jest kwestia właśnie pewnej promocji, marketingu, pewnej wiary i pewnego ryzyka. No właśnie, tak. Ale a powiedz mi, bo to i mi... I dlatego mówię, że zebranie tych twoich tekstów, artykułów i w ogóle to nawet na bieżąco notowanie takich drobiazgów, o których mówisz, że są bardzo ulotne, to ma fundamentalne znaczenie dla opowieści o kulturze w ogóle, po prostu. Zgoda, tu jeszcze dochodzi niestety sprawa praw, bo te teksty, które na przykład ja pisałem, były pisane do bardzo różnych magazynów, do bardzo różnych wydawców. Potem te magazyny padły, no to jeszcze pół biedy, bo jak padły, to się nie trzeba przejmować. Albo zostały wchłonięte przez wielkie koncerny medialne, no to gorzej, bo trzeba wymienić te prawa. Oczywiście to jest do załatwienia, to jest do wychodzenia wszystko. No mi się na przykład bardzo podoba to, co robi Jerzy Jarniewicz, że wydał w Znaku te swoje artykuły o kulturze popularnej. Te książki powinny być podręcznikami akademickimi, jeżeli nie licealnymi w ogóle, w klasach humanistycznych. I takie rzeczy warto robić. Pytanie, ja napisałem jakieś setki, jak nie tysiące recenzji płytowych. Czy warto do tego wracać? Nie wiem. Ja bałbym się w ogóle tej pracy redakcyjnej, bo ja bym być może zmienił... Okej, powiem ci, co zamierzam zrobić w zakresie non-fiction. Na pewno chciałbym zrobić ostateczne wydanie Satysfakcji. Było 6. 6 przygotowałem na koncert Rolling Stonesów w Warszawie w 18 roku. Rozmawiałem z moim wydawcą. Wiemy, że zmarł Charlie Watts. Miałem rozmowę z Piotrkiem Stelmachem, kolegą moim z Radia 357. Kiedyś on mnie zapytał, nie tak dawno. Słuchaj, mówi, co by się musiało stać, żeby oni przestali występować? Ja mówię, no jak jeden z tej czwórki odejdzie. No i jeden z tej czwórki odszedł, ale nie przewidzieliśmy jednego, że on wyznaczył zastępcę, który może się stać następcą, bo tego nikt nie przewidział. Charlie Watts za życia powiedział, ten facet zagra za mnie na tej trasie. Tak, Steve Jordan. I tutaj jest jakby jakieś światełko w tunelu. Ile oni jeszcze będą chcieli grać, nie wiem. Powiedziałem mojemu dobremu wydawcy, że zrobimy ten 7 tom, że będzie piękny. On mi to obiecał, pięknie wydany. Ale warunek jest taki, że muszę tych stąsów przeżyć. No więc oby. No jestem od nich młodszy jakieś 20 lat.
mniej więcej. No więc pewne teoretyczne szanse są, chociaż co do Keita Richardsa to nie bym był taki pewien. On może przeżyć nas wszystkich. I tutaj się przyznam, gdzie jest pułapka, której się obawiam w przypadku tego, o czym mówiliśmy do tej pory, tej redakcji starych tekstów. Ja mam ochotę całą tą książkę teraz przeredagować. Napisać od nowa. Nawet nie napisać od nowa, ale na przykład zweryfikować swoje pewne sądy na temat płyt, bo miałem do nich ograniczony dostęp, kiedy pisałem na początku tę książkę. Inaczej teraz patrzę na całość tego dorobku i ta książka by na tym zyskała. Nie zrobimy tego dla siebie, żeby sobie zrobić dobrze. Tylko żeby właśnie... No pytanie, czy komuś to jest potrzebne. No. Ale właśnie moim zdaniem nie wolno zadawać tego pytania, czy komuś to jest potrzebne. Bo nawet jeśli dzisiaj nie znajdujesz tego kogoś, komu to może być potrzebne, to ten ktoś być może właśnie przychodzi na świat. A jesteś młodą idealistką? Tak. A może jestem starym cynikiem? Nie jestem cynikiem, jestem starym idealistą. Więc to zawsze jest ogromna pokusa, żeby do tego wrócić, żeby po to sięgnąć. No, czy tak się stanie, nie wiem. Na razie bardzo bym chciał napisać te książki, które sobie wymyśliłem. Wymyśliłem też moim zdaniem fajną sztukę teatralną, którą pewnie napisać będzie nieco łatwiej, bo jest to mniejszy tekst jednak, ale... Do tego non-fiction, czy ja wrócę, no napisałem te musicale i to jest coś, co rzeczywiście... I to zostanie. I tego w Polsce nie było. Tak. I ta książka, która mogę ci powiedzieć w założeniu, miała być książką lekką, łatwą i przyjemną, jeszcze momentami śmieszną. Ale musicale ona się nazywa. Ale musicale. Kiedy zacząłem pisać tę książkę, pojawił się taki pręgierz, taka świadomość tego, piszę pierwszą książkę w Polsce na ten temat. Czyli jak to, to i to, jak to, to i to. I zaraz się, po chwili zrozumiałem, że ona nie będzie lekka, łatwa i przyjemna, że właściwie nie powinna być szczególnie śmieszna, bo piszę coś takiego. No być może ważnego. Co będzie punktem odniesienia, tak. No właśnie tak, tak. No. No więc w sumie się doktoryzowałem na tej książce. No i powstał leksykon, no i dobrze. I to jest jakiś taki wkład w tą właśnie non-fiction z mojej strony jeszcze, oby nie ostatni. W historię kultury, w opowieść o kulturze. Ja przepraszam, że ja używam wielkich słów, ale wiesz co? No to jest opowieść o kulturze. Ich brakuje, po prostu brakuje nazywania pewnych rzeczy właśnie takimi trochę może wielkimi słowami, ponieważ potrzebujemy przewodników, to znaczy słuchacze, publiczność, czytelnicy potrzebują, żeby im dużymi literami powiedzieć, to jest ważne. Jeśli nie musicie tego przeczytać dzisiaj od deski do deski, to, że ta książka się ukazała dzisiaj, ona się wam może przydać za 5 lat. Ona może być wam potrzebna za 5 lat. Ale za 5 też... lat też znajdziecie w niej coś, co gdzieś was pokieruje. To prawda, ale też zwróć uwagę, że my żyjemy w czasach upadku autorytetów. Że jednak ja na przykład się wychowałem jeszcze autorytety na przykład muzyczne. Pamiętam Jana Webera w Trójce. Pamiętam 3 kwadranse jazzu, kiedy dla mnie każda audycja Ptaszyna Wróbelskiego, Jana Borkowskiego czy Tomasza Szachowskiego, to były dla mnie autorytety. Ja się uczyłem muzyki, ja się dowiadywałem od nich. Ja to chłonąłem jak gąbka. Nie ma dzisiaj osób, które wywierałyby aż tak ogromny wpływ. No są dziennikarze radiowi znani. Też ci chciałem zadać pytanie, żeby podtrzymać tutaj ten nasz charakter dyskusyjny, bo ty jesteś przede wszystkim radiówką. Nie masz takiego poczucia właśnie rozpraszania tego dorobku swojego. Przecież ty się tak wieloma tematami zajmowałaś. Ja się zajmowałam wieloma tematami w kilkusie. Myślę, specjalizuję dość mocno i myślę też, że w jednym czy w dwóch tematach jestem naprawdę jedynym albo jednym z bardzo niewielu specjalistów w Polsce. Natomiast ja myślę, że rozproszenie polega nie na tym, że się rozprasza nasz dorobek, tylko że się rozprasza w ogóle ten rynek. Czyli zupełnie inaczej było jeszcze na początku lat 90., czy nawet jeszcze na początku lat 2000, a zupełnie inaczej jest dzisiaj. Zobacz, my nagrywamy tę rozmowę do podcastu. Podcastów jest w Polsce 6,5 tysiąca. O rany. Czyli myślę jakieś 3 razy więcej niż wszystkich stacji radiowych. Tak? Tak. Każdy podcast jest o czymś innym. Każdy ma swoich słuchaczy. To oznacza, że tak naprawdę słuchaczy podcastów jest więcej niż de facto słuchaczy radia. Tylko oni są rozproszeni. Mhm. Oni nie są wielką masą. A gdzie oni się mogą pozbierać? W sieci? Nie mogą się pozbierać, dlatego że każdy podcast jest o czymś innym. No ale to jest ta dywersyfikacja, takie modne słowo, bo to rzeczywiście się wszystko bardzo rozproszyło. Rozproszyło i myślę, że to jest największy problem. I to oznacza, że jeżeli właśnie głośno nie powiesz, nie zarekomendujesz, nie będziesz krzyczeć o tym, że robisz coś fajnego, to nikt nie będzie o tym wiedział. Ale musimy sami o tym krzyczeć. No właśnie, musimy sami o tym krzyczeć. Ja pamiętam, jak pracowałem przez wiele lat w Teatrze Muzycznym Roma i bardzo blisko współpracowałem jako kierownik literacki z działem promocji, marketingu naszego, który no rzeczywiście miał ogromne sukcesy w tamtych latach. Nadal ma, bo Teatr Roma stał się marką, kiedy ukazywały się te, kiedy tam inscenizowaliśmy te największe światowe produkcje i dalej. I ja pamiętam takie rozmowy nasze wtedy,
z dyrekcją teatru, kiedy ja pisałem na przykład kolejny wspaniały wieczór w Teatrze Roma na stronie internetowej i na drugi dzień była narada: Danielu, czy nam wypada tak o sobie pisać? Mhm. Znaczy ja mówiłem, a kto to za nas zrobi? A ile trzeba zapłacić, żeby ktoś to zrobił? I tutaj wychodzi taka nasza polska skromność, trochę nieśmiałość. Nie, nie, ja tylko tak sobie tutaj troszkę tam pogrywam i tak dalej. I ta amerykańska I'm number one, tak? Posłuchajcie, jak ja gram, tak? A tutaj nie, nie. I tutaj mamy wspaniałych, utalentowanych ludzi, którzy są bardzo skromni, nieśmiali i po prostu takie, taka prosta, proste, proste, potoczne pojęcie, nie potrafią się sprzedawać. I niestety my musimy wziąć na siebie te role, że robimy coś dobrego, coś ważnego i słuchajcie i sami, mnie, bo niestety, warto. Tak, sami, musimy sami, o tym mówić. Sami. I to jak gdyby odbiera nam trochę wiarygodności w tym wszystkim, ale z tym samym się mierzą artyści, którzy też tak. Dzisiaj w większości wypadków nie mają menadżerów, zwłaszcza kiedy są na początku tej drogi i sami muszą przyjść do mnie, do ciebie i powiedzieć: tak. Ej, zrobiłam coś fajnego, posłuchaj, może tobie też się to spodoba i wtedy będziesz mogła o tym powiedzieć tak. Swoim słuchaczom. Tak. Ale to są pewne zmiany mentalności. I z jednej strony to wkurza strasznie, a z drugiej strony nie ma od tego ucieczki po prostu. No to wkurza i to nie ma... Tak, ale to jest kwestia, to są zmiany pokoleniowe, to nie nastąpi szybko, to są zmiany w mentalności. I ja ubolewam z tego powodu. To jest taki eksperyment, którego nikt nie przeprowadził, ale to jest taka dobra metafora naszej mentalności narodowej, że kiedy otworzysz pustą salę z nienumerowanymi miejscami i wpuścisz Amerykanów, to oni będą zajmować od pierwszego rzędu do tyłu, a kiedy wpuścisz Polaków, będą zajmować od ostatniego do przodu. Dopóki my tego nie załatwimy ze sobą, sami, no ja kiedyś pamiętam, jak na jakiejś konferencji prasowej Ania Jopek powiedziała: na nas nikt nie czeka. Ja te słowa powtarzałem wielokrotnie, przy różnych okazjach, publicznie. Na nas nikt nie czeka. Światu się trzeba narzucić. Gombrowicz to rozumiał. Próbował. Prawie mu się udało. Za wcześnie umarł. My musimy o tym wiedzieć, na naszą małą skalę tutaj, ale takich ludzi się postrzega u nas jako nieskromnych, o to pycha, o jak się wychwala. Chwalmy się sami, nikt tego nie zrobi lepiej. No i tak pożeglowaliśmy, jak słyszeliście, kochani, od Placu Leńskiego, od Placu Hallera, od powieści, którą napisał Daniel Wyszogrodzki, aż do opowieści o kulturze i o tym, jak ona się zmienia, i do autopromocji. No i dobrze, ja polecam Daniela, ty polecasz mnie? Ja polecam ciebie bardzo, ale teraz, żeby nie być gołosłownym, to jeszcze pozwól, że polecę siebie. Polecaj siebie. Napisałem bardzo fajną książkę. Plac Leńskiego. I każdy w niej znajdzie coś dla siebie, ponieważ każdy ma własny Plac Leńskiego. Gorąco się polecam i gorąco polecam Drozdowisko, dlatego że dbajmy o kulturę, słuchajmy kulturalnych ludzi, którzy mają coś do powiedzenia, słuchajmy specjalistów w dziedzinach, które nas interesują i nie zamykajmy się w tych cholernych niszach, bo się już zupełnie stracimy z oczu. Jeśli podobał ci się ten podcast, postaw mi kawę. Albo zostanie jego patronem na dłużej. Odpowiednie linki znajdziesz w opisie. Oprawa muzyczna Dorota Barowa. Pod tytułem Drozdowisko jestem na YouTubie, Spotify'u, Google Podcasts i innych platformach. Polecam się też na Facebooku, Instagramie i w serwisie strefapiosenki.pl. Każdej z tych internetowych dróg możesz użyć, żeby się do mnie odezwać. Teresa Drozda, dziękuję, do usłyszenia.